Ja jestem Agroen, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Okej, słyszymy jakiś śpiew i kurde, nie wiem dlaczego, ale jakoś za cholerę nie chcę w jego stronę iść. Ale no, coś czuję, że muszę tam iść. Że nie mam jakiegoś wyboru, ani innej drogi, no ale no dobra. Cóż. Halo? Halo? Jest tam ktoś? Tak, jest coraz głośniejszy ten śpiew, ale no... I za to nie poradzę. Gdybym był na jej miejscu, na pewno tu, to bym nie szedł dalej. Chyba da się tędy przejść. O, cholera. Nie ma to wpływu, niestety. Okej, okay, shift by zeskoczyć, dobra. No, dawaj na dół, Lara. Czekajcie, się znowu jakiś szaleniec będzie na naszej drodze, jak w poprzednim odcinku. Bardzo możliwe. Okej. Co ja wyprawiam? Co to kuźwa? Tu... No, to jakieś więzienie stare było? Więzienie, takie kreski zaznaczane były i tam chodziło o to, ile dni, czy tam tygodni są, czy nawet miesięcy są w tym wpierdlu. Ciekawie. Okej, okay, dobra, tu nikogo nie ma. Aha. Dobra, tego nie otworzę. Okej. Okay. Tu mogę podpalić chyba, no nie? O, dokładnie tak. Świetnie. O nie. O tak. Dobra, to są jakieś symbole były. O, a to jest chyba to takie do wspinaczki, co jest używane, no nie? Czekajcie, jak to się nazywało? Czekan, o, dokładnie tak. No i to jest używane przy tych, przy wspinaczkach. No bez tego to ani rusz. A tu jest w ogóle, to z tego ta muzyka leci. Czyli są tu jacyś ludzie, to na pewno. Znaczy, no jednego widzieliśmy, a to... Tamten to był jakiś pokręcony typ w ogóle. No który normalny mężczyzna zamiast łapać za cycki, to łapie za nogi, no. No który? Tylko szaleniec. Okej, dobra. Tu nie ma nic ciekawego. No, tu znowu jakieś symbole. Co to jest? Upośledzone yin-yang? No, trochę tak wygląda jak yin-yang. Dobra, nieważne. Okej. Okay. A to co to kuźwa jest? O! I zobaczcie. Gdybyście się, kurde, uczyli chińskiego, to byście wiedzieli, co to znaczy, ale... Spoko, rozumiem. Nie każdy może być taki wybitny, nie? Uczony. W sumie ja też nie znam, ale no... Łamane tak. No, ogólnie to znaczy... Przejście dla psów. To jest winda dla psów. Czy tam bardziej drabinka, ale no dobra, że... Nikt nie widzi, to też skorzystam. Okej, okay, dobra. Pochodnia mi się pali, więc z tego nie muszę korzystać. Shit, by zgasić pochodnię. No to zgaźmy. O! Słyszę jakichś ludzi. Słyszałaś? Słyszałam! Palimy ognisko. A czy to nie są... z mojego tego... zespołu? Z mojego statku? Oby tak. Laro, okej, okay, dobra. Się. Spoko. Sam, dobrze myślałem. Bogu. Niespodzianka. A to co za jeden? Tego nie widziałem na statku. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już w drodze. Czyli zobacz. Z moją załogą, czyli go nie było chyba na statku, tyle tak? Mogłem zrobić.
Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matias. Jestem nauczycielem. Czego uczysz? Na pewno nie wiedzy o Saksie. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. Tak. Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, coś mi się w nogę stało. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbia opowiadać tę historię. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Też jesteś ładna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi ziarno prawdy. Tak mówią. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie Himiko, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie. Od gór aż po morze. Chyba coś się zepsuło, bo mówię, tego słońca to nie widać. Ni w ząb. Sam? Co jest? Matias? A gdzie oni są? Sam! Sam! Gdzie oni się podzieli? Też z tym zgryzłem to nawet nieważne, bo jeden miał nogę ranioną, to daleko raczej nie mógł zajść. Czy ja coś kurwa mówiłem o zranionej nodze? Nie! Aha! Ja to mam kurde timing, że tak powiem. Co to są? Wilki, tak? Gdzie te France są? Kurde, nie trafiłem hama. Wara mi stąd. No. Jeszcze jakiś? Wściekłe psy, no. No, dawaj następnego, no. Który mądry? Chodź tu. Dobra, trafiony, zatopiony. Chyba wszystko. Tutaj! Ale na co są skrzydła w ogóle stawione, że oni nie mają tych zębów takich? Puszczaj! Da ci się kurde opieko w tym przypadku, to... To tam jedynie ci się trochę noga ten... Dobrze cię widzieć, ptaszyno. Ale dobrze chociaż tyle, że nie krwawi. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się ocknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwędzać, co? A, mówię, daleko nie mogę ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? No dobra, z tą nogą to on daleko nie zaszedł, na bank. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka Sam. Ja z nią pójdę. Nie, lepiej... Czemu ona w ogóle ta Sam poszła z nieznajomym, gościem? Umiesz się tym posługiwać? A nie z Larą. No, nie strzelałem. Ale dziwne. Pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. No, idźcie. Dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Spoko, nic ci nie będzie. Chyba. Ty zaczekaj tutaj. A ja sprawdzę drogę. Okej. Dobra. I znowu jestem sam. Okej, mogę coś w tym obozie sobie zrobić? Od czego zacząć? Aha. Okej. Nazywam się Lara Croft. Mogę tu nie wchodzić, ale no dobra. To niech już mówi. Który rozbił się na wyspie w Smoczym Trójkącie na wschód od Japonii. To miejsce jest niesamowite. Widziałam wraki, które mogą mieć nawet kilkaset lat. Nie jesteśmy tu pierwsi i wiem, że nie jesteśmy sami. Z tym miejscem coś jest nie tak. Jeśli nie zdołam opuścić tej wyspy,
Być może ktoś kiedyś to znajdzie. Już? Okej, okay, dobra. Nic nie mogę zrobić, ulepszyć, ani nic takiego. Dobra, tu wezmę sobie pochodnie. Bo to będę chyba mógł podpalić. O, dokładnie tak. Super. Dobra, co to mam ciekawego? Jakieś surowce. Zaraz chcę, żeby ulepszać broń w obozach. Dobra, spoko. Dzięki za info. A to mogę otworzyć? Nie. Za ciężkie. Dobra. Za słaby czekan. Aha, czyli muszę mieć lepszy czekan. Okej. Okay. Już mi się to nie podoba. No idę przecież. Przecież idę, typie. Co, znowu wilki? Jeszcze gdzieś? Trzeba mi było powiedzieć o wilkach. Dokładnie. To jak jest, kurde, zataił typ. No... Ta, teraz to powiedz mi, że jest czysta, a jak były wilki, to że się kuźwa nie odezwał typie. Nie no, co za gnój. Już cię, kurde, chamie, nie lubię. Są fascynujące. I co, to jest ta królowa cała? Chyba tak. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidło wyspiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, byli rozbitkami, nadzieję, co nie odpłynęli stąd? Zajmij się tą drugą korbą. Kurczę, to coś mi się to nie podoba. Skoro to się rozbili, to dalej stąd, nie wszyscy nie odpłynęli. No chyba, że to się uczyli na stałe. No może być i tak. Szlak. Zaraz się rozsypie. Może nie mieli potrzeby wracać. Coś wytrzymalszego. To musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Ale to pewnie wszystko zaraz się okaże. Niesamowite. Okej, okay, dobra. Czyli muszę tak, muszę zbierać surowce na nowy czekan. Tu mamy ognisko, a to chyba nie jest obóz, tak? Nie, to jest obóz. Chyba jest obóz, tak. Dobra, tutaj nie ma nic. Dobra, muszę gdzieś zdobyć te surowce, tak. Tego nie otworzę, podobnie jak tamtego. Bo do tego też muszę mieć ten lepszy czekan. Okej. Okay. O! Tu jest w ogóle jakiś posąg, to jest ta królowa chyba. Zaczęli czcić starojapońską bogini. Ma strzałę w oko. Za to słońce kuźwa, którego nie ma. Dobra, tych wilków to może być pewnie więcej jeszcze na mojej drodze. Aha, dobra, tędy nie przejdę. Okej, okay, tam widzę jakąś skrzynkę. I tu też coś jest, dobra. Mamy jedną. Siami! Dobra, załatwione. Na szczęście te wilki jakieś, kurde, za mądre to na pewno nie są. Dobra, daj mi te strzały. Dobra. I druga dzienna, ta druga skrzynka była. Tutaj gdzieś? Tutaj, okej. Okay. Mogę tu wejść? Mogę. Zarąbisz się. Jeszcze troszeczkę. Dobra. Chyba jeszcze jednej mi brakuje. Gdzie ona może być? Tu nie widziałem co czegoś? Nie, to był jakiś zając. No tam wejdę? Chyba też tutaj nie wejdę, nie? Nie, tam nawet nie ma sensu iść. Dobra. Idźmy tym mostem dalej może. No tu coś jest, ale to chyba nie są surowce. Lara zaczyna tracić pewność siebie, więc ze względu na nią nie mogę tracić optymizmu. Ale jest w tej ekspedycji coś, co mnie niepokoi. Ściska mnie w żołądku. Im bliżej podpływamy do Smoczego Trójkąta, tym bardziej robi mi się niedobrze. To nie jest miły rodzaj emocji. Cholera, co się ze mną dzieje? Powinnam być podekscytowana. Ta wyprawa będzie wspaniała. Muszę się pozbyć tego uczucia.
Może uda mi się przekonać Larę, żeby trochę wyluzowała i przyszła się ze mną napić. A, ja się z tobą chętnie napiję, nie? Jakieś tam, nie wiem, soku, wody mineralnej, no ewentualnie może też być gazowana, tak? Okej, okay, tutaj też coś jest, a to bo też jest taka skrzyneczka, jak przed chwilą. A nie, to coś innego. Co to jest? Ta tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Mogę to obracać? A mogę, tylko prawym, okej. Na wewnętrznej stronie są ślady białej farby. Ktokolwiek używał tej maski pochodził ze szlachetnego rodu. Ze szlachetnego rodu. To tam się nieźle bawili, kuźwa, taką maskę nałożyć. Ja pierdzielę. I co to oni by przedstawiać? Goblina z rogami? No okej, okay. O. Chłop se nałożył maskę i... umarł. Kojtnął. Tyle w temacie. Dobra, tu jest ta skrzynka. Dobra, to mam wszystko? Wystarczyć. Dobra. Zobaczmy, pięknie, mam wszystko. Teraz mogę naprawić, czekam. Teraz muszę wrócić do obozu, ale tego chyba głównego obozu. Bo tamto bardziej chyba było jakieś ognisko czy coś takiego. A co to było? Co to jest? Białe skrzynki. Okej. Okay. Kto to zostawił? Nie mam pojęcia, mnie nie pytaj. O, i teraz mogę to otworzyć. A nie, nie mogę jeszcze, bo nie ulepszyłem tego czekanu. Dobra. Okej. Okay. Jak to ulepszyć? O, dobra, jest. Ulepszone. O, i teraz sprawdźmy, czy teraz będę mógł to otworzyć. Pewnie, że mogę. Piękna sprawa. Co tam było? A, surowce tylko. Dobra, myślę, że jakaś broń będzie, nie wiem, strzelba, coś takiego, a tu nie. Zwykłe surowce. No dobra. Może jakiś pistolet dostaniemy później, nie wiem. Zobaczymy. Dobra, teraz tak, idziemy tutaj bramę otworzyć, przejście. Strzały mam ma wszystkie, tak, strzały mam ma max, dobra. Pewnie tak tu już nie wrócę, mogę cię zabić? Kurde, nie mogę, aj, do dupy takie coś. Udało się, Laro? Nie! Spróbujemy? To próbuj. Na twój znak. Dawaj, dawaj, kręć tamtym. Okej. Okay. No, to zamyka się z powrotem. No, było tak stać to trzymać. Ta kobieca postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek symboli, to może być słoneczna królowa. Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż, nie ma wątpliwości, że Chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Nie. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać... Ta, na sto z nią. ...nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laro. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. Ale chwila, bo czegoś to kurwa nie rozumiem, no nie? To oni płyną do tej Chimiko, tak? Znaleźć Chimiko. Lara daje im inną wskazówkę, że płyną w środek tego trójkąta bermudzkiego. I teraz nagle nie wierzy w tą podróż, tak jakby nie wiem, nie rozumiem. Znajdują posąg Chimiko, mówisz, że to jest ona. Chimiko. Ona, że nie? Ale spójrz. Dziwne. Misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko, że realne, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chyba chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. Może to nawet nie są rozbitkowie, może tu mieszkają cały czas i właśnie dlatego dają jej cześć. A tam pistolet. Możliwe. Nie chcę żadnych kłopotów. Pójdziemy, nie. Ale nalegam, byście no zabrali nas za ty... do swojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym. Nie! Weź tam, typie, jeszcze... Proszę. Uderz się w głowę, ogłusz się i sam się zwiąż, żeby oni się...
trudzić nie musimy. Nie walcz z nimi, Laro! Co za typ! Rób co każą! Daj mnie pistolet! O, Rusek! Albo Ukrainiec. Nie no, chyba Rusek. Maszle! Chyba Rusek. Kim wy jesteście? Czego chcecie? Ja znam Putina, ty mnie puść! Ja ci dupę skopię, ty! Ja skazał! Rusku jeden. Хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Да, co ty gadasz? Tą siostrę Lara ci przypomina, no fajnie. Ty ją zabił członka mojej tej, mojej ekipy? Tylko popróbuj, rybie. Chyba tak. Patrzcie ich! Nie. Też tam mądrze, no nie? Zrobi się! No. Idź, idź, poszukaj mnie, no. Uważaj, bo znajdziesz, typie. Dobra, czy on tą latarką świeci tylko w jednym kierunku? Okej. Okay. Dawaj, 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 dawaj. Macie coś! Okej, okay, udało się. No kogo on tak strzela? Boże. W łeb se, kurde, strzel, typie. Dawaj, 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 dawaj. Okej, okay. Spoko, nie widzieli mnie. No, też jeszcze wydało, że część chcą ocalić, a część chcą zabić. Dobra, dawaj, dawaj. Okej, okay, tu mam przejście. Dobrze, już miałem lecieć, ale widzę, że się ruszyli oni. Więc okej, okay, teraz dopiero polecę. Okej. Okay. Chwilowo bezpieczna chyba. O, ten Rusek. On mnie widział? Przez te szpary? No spojrzał w moim kierunku. Kurwa, widział mnie. Ej, ty! Wychodzi dawaj! Lepiej nie zli mnie. A to nie wiem, co to znaczy. Puść mnie, typie! A na to, że była paraliczna zdjęcia! Źle pojebana jest! No co za typiara! Dawaj, strzelaj! Kurczę, naciskałem F zamiast E! Ajajaj! Ej, ty! Dawaj. Źle zauważyłem, sorry. Nie zli mnie. Zostaw mnie, Rusku, ty. Nie no, serio, ale to jest mega powalone. Po kim jak po kim, ale po kobiecie czegoś takiego się pewnie nie spodziewałem. Okej, okay, dobra, Ruska nie ma. Ale fart, ja pierniczę. Ostatnią kulą magazynku go zabiłem, nie? Fart jak nie wiem. Kurde. Nie, typiara jest powalona, w opór, fest. To pierwsze morderstwo w życiu? Chyba tak. Ale spokojnie, Lara, pocieszę cię. Coś czuję, że na pewno nie ostatnie. Ale pistolet wzięłaś? Wzięłaś. Ale po co tylko ciągle? Przecież nawet z niego nie strzelisz. Okej, tu wszystko się pali, nie wiem dlaczego. Ale te domki to na pewno nie są i one są z Japonii. One tu były już dawniej. To po cholerę i to palą. Co im nie szukają i ten, co mnie wypłaci w taki sposób i palą wszystkie domy, co napotkają na drodze? Bez sensu trochę. Ale okej, okay, no nie mnie to osądzać, tak? Cofnij się, bo
W łeb se strzel. Ci powiedziałem, typie. Dobra. Okej. Okay. To jest ten mój kolega chyba. Kurde. Skąd? Mam następnego! Bo następną mordo ci nie odróżniasz. Ale daj mi na łuk przełącz. Zostawcie mnie w spokoju! Okej. Okay. To ładne strzały. Okej, okay, tu mamy amunicję. Od was też mogę coś wziąć? Mogę, pewnie, że mogę. Dobra. Ile to mam? 38 amunicji, dobra. Okej. Okay. Znowu podważamy. Kurde, ale... No masakra, od cholery ich jest, no i... No wszystkie domy palą, co za typy? Kurde, oni też są jakieś powaleni. Nie rozumiem, co mnie znaleźć za wszelką cenę, ale... Nie rozumiem, co jedna osoba może zrobić całej ekipie, bo widzę, że to od zarąbania jest tych ludzi. No okej. Okay. Używaj łuku, by cicho zabijać wrogów. Spoko. Dobra. Ładnie poszło. Co masz ciekawego? A, w sumie nic. Dobra, tutaj też coś jest. Amunicja chyba, tak jest. Wolę zabiję z tego łuku, bo widzę, że tutaj też strzały leżą. Non stop gdzieś można je napotkać, on na przykład jak tutaj, a amunicji, no, z amunicją może być ciężej. Wygląda na jakiś okręt badawczy. Ale okej, tutaj amunicję, więc sobie wykorzystam. Nasi już go holują. Okej, skończyliście. Cholera, sam nie wiem. Lepiej dla nich jak pomrą tu i teraz. Dlaczego? Właśnie. Jak długo poprzednia ekipa wytrzymała w dole. Poprzednia ekipa? Ano, pewnie powoli umierają z głodu. Kilka tygodni o własnej krwi i szczynach. No zastanów się, co się stanie, jak wrzucimy tam teraz jakiegoś nowego. A, co jest? Mordę. No właśnie, pożrą go żywcem. Wy macie kuźwa nie na pod sufitem totalnie, macie nawalone. Kurde, z tego Glocka to trzeba tyle strzelać, że masakra. Z łuku to tam jedno uderzenie celniejsze i elo. Dobra, wolę mieć ten łuk, bo po pierwsze, że to jest ciszej, a po drugie, że to jest bardziej, że tak powiem, skuteczne. To nie jest ten stary typ, co u mnie był? Nie. Jakiś młody typ, nie wiem, nie wiem, kto to jest. Nie widziałem go chyba wcześniej. Tak. Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rod, mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. Co ty? To straszne, ale... Dla mnie bardzo łatwo. Musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Kulka w głowę i po strachu, nie? Okej, tak, to są strzały. Okej, mamy obóz. Z koszmarami jest tak, że prędzej czy później można się obudzić. Ale w tym miejscu nie ma przebudzenia. Co oznacza, że naprawdę tu jestem. Naprawdę robię te wszystkie rzeczy. Nie, nie myśl o tym, Laro. Nie teraz. To w niczym nie pomoże. Nie wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Musi być. Musi być. Też mam taką nadzieję. Nie wiem, co się tutaj do cholery dzieje, ale najważniejsze jest, by Rod znalazł sposób, żeby zabrać nas wszystkich do domu. Okej.
Widzę, że tu mam tak, jakieś szybkie podróże i potem tych obozów mogę się wracać, więc to też bardzo fajna sprawa. Okej, na razie oczywiście dalej nie chcę się wracać nigdzie, znaczy wcześniej. Umiejętności. Co tu mamy? Pewny strzał. O, może to. Ale to mam zablokowane chyba. A nie, nie mam. Muszę ilość amunicji do wszystkich broni, którą możesz nosić. O, to jest spoko. Amunicji nigdy za wiele, także spoko. Okej. I w tym sobie zakończymy, także cześć. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo.